Na następny cykl 3-letni i na 22 programy miejskie, które zostały zgłoszone w ubiegłym roku, 7 w tym momencie uzyskało ocenę pozytywną, czyli 15 jeszcze oceniło. Oprócz Agencji Oceny Technologii Medycznych jest jeszcze powołana przy Ministrze Zdrowia Rada Przejrzystości. Jest to 6 osób, które zbierają się co 2 razy w miesiącu i opiniują kilkadziesiąt tysięcy programów z całej Polski, bo to jest, są gminy, powiaty, miasta, województwo, jest totalny bałagan. Jeżeli chodzi o naszą sprawę, to ja tutaj nie ukrywam, że będę proponować na najbliższym posiedzeniu komisji, żeby 2 zadania po prostu zmienić, dlatego że nie ma szans, bo one nie dość, że nie są w tym programie miejskim, to w ogóle nie możemy jako Rada Dzielnicy, żadna zresztą z Rad Dzielnicy nie może występować swoimi zadaniami, które by uzupełniały program miejski Drogi Kraju. W związku z tym jest szansa minimalna, że ponoć do 10 czerwca program szczepień przeciwko grypie do 60, powyżej 65 lat, żeby nie skłamał, tak, będzie możliwe do realizacji i na to mamy przeznaczone 12 tysięcy złotych. Natomiast te 2 pozostałe w sumie 20 tysięcy złotych musimy przeznaczyć i podjąć uchwałę, żeby te pieniądze nie przepadły. No sprawa jest kuriozalna, dlatego że zbliżamy się do połowy roku, a więcej niż połowa tych programów zdrowotnych Krakowa nie ma akceptacji tych 2 słynnych agencji i rady i agencji. Natomiast będąc przy okazji biurze do spraw ochrony zdrowia, poszedłem i poprosiłem o sprawę dotyczącą żłobków. Bo mieliśmy tutaj przyjemność gościć pana dyrektora tego biura, marszałka, który, powiem szczerze, no, wszystkich nas, komisję zresztą, wprowadził dość duży błąd. Bo ja tutaj zauważyłem, myśmy dyskutowali, pan dyrektor jest moim zdaniem zwolennikiem żłobków niepublicznych. Jeżeli chodzi o żłobki samorządowe, których na terenie naszej dzielnicy jest 3, są 3. Po prostu opłaty, bo ja może się odniosę do opłat. Opłaty są stałe, 199 zł plus 5 zł dziennie za dziecko. Czyli rodzic wysyłający dziecko do żłobka płaci maksymalnie 315, w porywach 325 zł z 10 zł przeznaczonymi na tak zwane umuzykalnienie, które dotyczy trzeciej grupy. Natomiast i to jest jak gdyby stała opłata, znaczy stała opłata jest 199 zł, bez względu czy dziecko chodzi czy nie, zmienna jest opłata 5 zł za... No bo nawet 199. Tak. Natomiast pozwoliłem sobie poprosić o wydruk, jak wygląda to w tak zwanych niepublicznych żłobkach. Miasto oczywiście dwoma rękami się podpisuje pod niepublicznym. Proszę sobie wyobrazić, że ja mam tutaj zestawienie 29 żłobków niepublicznych. Co jest istotne jeszcze w tych niepublicznych, że najwięcej dzieci jest w 2 żłobkach po 50. W naszym jest 77, nawet przy Sienkiewicza. Ale z reguły jest 10 do 15, 12, 10, 23. Tam wygląda sprawa w ten sposób, że najpierw się płaci, znaczy najpierw odliczyli czesne. Czesne waha się, żebym nie skłamał, od 820, to dotyczy tych żłobków, które dostały dofinansowanie. Jest ich 29 i co roku Rada Miasta podejmuje uchwałę, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania. W tym roku obowiązują następujące stawki. 11,50 za tak zwaną opiekę i 3,50 za wyżywienie. W sumie rodzic może skorzystać 15 zł dziennie. Licząc 21 dni, to jest 315 zł. Ale czesne jest, tak jak mówię, żebym nie skłamał, od 820 do 1060 złotych. Do tego dochodzi tak zwane, znaczy wyżywienie od 8 do 15 zł
I najdroższy żłobek, najwyższa opłata, którą ponosi rodzic po odliczeniu dotacji miejskiej, to jest 1049 zł, a najniższa opłata 645. Czyli to jest 3 razy więcej niż płaci żłobków samorządowych. W związku z tym w żłobku samorządowym są kolejki, kiedy się już planuje dziecko, więc zapisuje się, żeby się dostać. Tak niestety wygląda. I wprowadził nas o tyle w błąd, że oczywiście średnia jest 1049 czy 1050, ale to wchodzi wszystko, bo na przykład wszystkie remonty, spalony żłobek przy Majora bardzo podwyższył tą średnią. Natomiast jeżeli chodzi o nasz żłobek, gdzie mieliśmy tu przedstawicielkę z panią dyrektor Sienkiewicza, nie przekracza 500 zł. Dlaczego? Dlatego, że nie było poważnych remontów. Taki jest koszt całkowity jednego dziecka. Z tego 300 zł, 315 dopłacają rodzice. No oczywiście w każdym żłobku też są niezależnie od tego donoszone pampersy i to czy w prywatnym, czy w samorządowym jest jednakowo. Także tutaj muszę powiedzieć, że miasto oczywiście jest bardzo za tym, żeby proponować te niepubliczne żłobki, dlatego że daje 315 zł i nic ich nie obchodzi. Ale bardzo złe opinie są na ten temat. Natomiast tutaj na zebraniu jeszcze była taka sytuacja, że, znaczy taka propozycja, że Sienkiewicza czeka bardzo poważny wydatek, jeżeli chodzi o dostosowanie do zaleceń PSP. I miało być spotkanie pani dyrektor Lachowicz, jak się nie mylę, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, naszych przedstawicieli i oczywiście pana dyrektora, ale informacje, które uzyskałem od, nie będę ukrywał, pani dyrektor, że żłobka, że pani Lachowicz nie życzy sobie na tym spotkaniu rady. W związku z tym my jako nieproszeni goście, nikt z komisji nie poszedł na to spotkanie, no bo jeżeli sobie nie życzą, no więc nie poszliśmy. Ale ja tu tylko chciałem właśnie podkreślić, jak wygląda sytuacja. Jakie koszty ponoszą rodzice w tych żłobkach niepublicznych. To jest typowy przykład polityki prorodzinnej w Krakowie. Nic dodać, nic ująć. Tak wygląda. To są naprawdę dane z marca tego roku. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o spotkanie właśnie w tej sprawie, rzeczywiście takie pismo, moim zdaniem, bezczelne. Bezczelne. O, ja nie chciałem tutaj dobrze, że pan mówi przewodniczący. Bo to jest... Ja poszedłem na to spotkanie. Aha, to ja tego nie wiem. Także uznałem to, uznając za jakieś niedopatrzenie bądź gorzkień, bo nie uważam, dlaczego przedstawiciele Rady Dzielnicy miałby na takim spotkaniu nie brać udziału. Zresztą konsultowałem to z panem dyrektorem marszałkiem i byłem na tym spotkaniu. Na tym właśnie spotkaniu omawiane były kwestie związane z dostosowaniem tego żłobka do wymogów, tak, ale też rozpatrywane różnego rodzaju pomysły dotyczące zwiększenia liczby miejsc nie parkingowych, tylko żłobkowych, aby móc wykorzystać taki program Maluch, tak jak zdaje się nazywa. Program, tak. I, no i były rozpatrywane różne warianty. Ten, który zostanie przyjęty, nie jest jeszcze do końca określony, ponieważ no, rozbija się tutaj o kwestie związane w ogóle z możliwością wykonania tego zadania, tego przedsięwzięcia w bieżącym roku. Bo to jest mało czasu. Tam jest nakaz PSP. Tak. I ta średnia, o której pan wspominał, że jest niska, bo tam nie wchodzą, bo tam, że została podniesiona przez pożar. Między innymi, no bo to jest duży koszt. Ale do tego też być może dojdzie właśnie bardzo wysoki koszt, który tutaj się, że tak to nazwę, kroi. Około mowa jest o co najmniej 3000 złotych. I tutaj te dane, które przekazywał nam pan dyrektor dotyczące, bo
on mówił o tym, co gmina jako taka musi płacić na dany żłobek, w zależności od tego, czy on jest prowadzony przez samorząd bezpośrednio, czy on jest przez jednostki zewnętrzne robione. Z punktu widzenia gminy tańszym rozwiązaniem jest oddanie tego na zewnątrz. I o takim właśnie porównaniu pan dyrektor mówił. I ja po tym spotkaniu, które było w żłobku, oceniam, że zwłaszcza przy jakby sposobie zaangażowania, jaki w ogóle jest związany z tym żłobkiem tego procesu inwestycyjnego, to raczej jest bardzo mało prawdopodobne, żeby udało się zrobić te wszystkie działania, aby móc wykorzystać ten program MALU. I w związku z powyższym przyszłość tego żłobka, jak na razie ja widzę pod dużym znakiem zapytania. Bo jeżeli nie uda się tego przeprowadzić, chodzi o przebudowę klatki schodowej tej willi, która została przez komunistów zagrabiona prywatnym tam profesorom UJ-u. I przerabianie całej tej willi tylko po to, żeby tam był żłobek, który zresztą jest prawdopodobne w związku z niskim przyrostem naturalnym, że też w przyszłości on może być mało potrzebny. Także tutaj znaków zapytania jest bardzo wiele. Będziemy się temu przyglądali, czy to w ogóle jakoś dojdzie do jakiegoś finału, który miałby jakiś sens. Ten budynek jest w ogóle w nie najlepszym stanie technicznym. Ja się zgadzam z panem przewodniczącym, tylko tak jak mówię, że tutaj my nie zwróciliśmy uwagi na tą jedną rzecz, szczególnie pan marszałek, to jak gdyby ukrył przed nami, jakie koszty ponoszą rodzice. To jest istotną rzeczą. Mało tego, w żłobkach tych samorządowych są kolejki, które ludzie oczekują po 2-3 lata, żeby dostać miejsce. Natomiast w tych, gdzie się płaci 1000 zł, no bo jednak 1000 zł to jest 1000 zł dla rodzica, to jest wydatek dla niektórych przekraczający ich możliwości, nie ma większych problemów i wcale opinie o tych żłobkach niepublicznych czy prywatnych nie są najwyżej oceniane. Natomiast ja powiem szczerze, że też są różnie oceniane te żłobki samorządowe, ale tam zupełnie inna opieka, bo dla mnie na przykład, jak pytałem, tam jest catering. No, dla dzieci catering to jest taka fajna sprawa, natomiast tutaj wszystkie te zachowane są przepisy, jeżeli chodzi o przygotowanie wyżywienia na miejscu. To jest dla mnie istotne. To jest element szerszego problemu, ta dyskusja tak naprawdę wokół tego krąży, i być może postawa Rady Dzielnicy też od światopoglądu w pewnym sensie zależy. Moim zdaniem to jest element, w ogóle trzeba spojrzeć na politykę prorodzinną państwa. W tym momencie ustawa o świadczeniach rodzinnych nie realizuje żadnej polityki prorodzinnej. To są jakieś zasiłki głodowe przy spełnieniu jeszcze jakichś kryteriów dochodowych, tak naprawdę powinny kwalifikować do pomocy, do otrzymywania pomocy z zakresu pomocy społecznej. To jest wspieranie po prostu najuboższych, a nie polityka prorodzinna. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 faktycznie preferuje takie, powiedzmy, prywatne podmioty, które są dofinansowywane. Nie jestem przekonany, bo pewnie, czy na ile skorzystają z tego rodzice. No mają troszkę obniżone koszty, ale te koszty nadal są olbrzymie i na pewno, jeżeli celem polityki prorodzinnej jest między innymi sprzyjanie wzrostowi, przyrostowi naturalnemu, to na pewno nie służy temu takie coś, że przeciwne, bo to tak naprawdę sam jestem rodzicem i wiem, że tak na właśnie te koszty opieki, zapewnienia opieki w czasie, gdy się pracuje, to jest tak naprawdę podstawowe kryterium, na przykład przy decydowaniu się zwłaszcza na kolejne dziecko. Ale powiedzmy, że to jest kwestia generalna, a przechodząc tutaj, to właśnie mówię, to przenosząc z kolei to na grunt, to czy będziemy
broń czy nie, no możemy przyjąć, że tańsze z punktu widzenia budżetu gminy i dopięcia budżetu gminy jest przyjęcie takiego rozwiązania i wspierania właśnie tych prywatnych podmiotów, tylko na tej samej zasadzie możemy, co trochę żartobliwie kolega Fryzygier wcześniej mówił, oddać zarządzanie drogami, wprowadzić opłaty za ich używanie na terenie ulicy Wrocławskiej i wszystkich innych ulic, oddać zarządzanie latarniami, oddać zarządzanie kolejnymi sektorami władztwa, tego co do tej pory jest objęte władztwem publicznym. No, pytanie tylko, czy naprawdę wszystko wszystkie funkcje państwa mają być podporządkowane kryterium ekonomicznemu. W takim razie może już jakieś prywatne komuny, po co stworzyć państwo, skoro tylko tutaj takie doświadczenie już PKP zrobiło. Nigdzie nie można dojechać. Wniosek formalny na zakończenie. Proponuję, żebyśmy przeszli z czasu zimowego na letni. Mamy go głosować. Bez głosowania. Nie wiem, czy z kogo. Także może przenieśmy to na następną sesję, którą zwołuję na dzień 11 czerwca. Dobrze. Dziękuję bardzo. Zamykam.